Piotr, jak podpisałeś dziś kontrakt z Górnikiem Zabrze, jakie są twoje pierwsze wrażenia? Myślę, że bardzo pozytywne od razu, jak tutaj przyjechałem. Szczególnie bardzo stadion zrobił duże wrażenie. Wiadomo, ten przeskok jest duży, więc cała ta otoczka robi bardzo pozytywne wrażenie. Gdy pod koniec października Legionowia grała z Górnikiem Zabrze w 1/16 Pucharu Polski, przypuszczałeś, że po kilku miesiącach przeniesiesz się do tej drugiej drużyny? Nie, jeszcze wtedy nie przychodziło mi to nawet przez myśl, ale sezon pokazał, że myślę, że przez długi okres zasługiwałem na to, żeby grać gdzieś wyżej. W końcu to się stało, dzisiaj jestem w Górniku i bardzo się z tego cieszę. W ubiegłym sezonie zdobyłeś 30 bramek, to pokazuje, że piłka szuka cię w polu karnym. Myślę, że tak. Dużo tych bramek też było zza pola karnego, więc tutaj może niekoniecznie w polu karnym. Grałem też właśnie na skrzydle, więc ofensywa nie jest mi obca, więc myślę, że bardzo na plus ten sezon w liczbach. Jakie cele stawiasz sobie na początek twojej przygody z Górnikiem? Wywalczyć skład, a później zobaczymy, jeżeli o jakieś dalsze cele.